witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Zbuntowanej. I zaczynamy sobie troszkę później, w sensie pograłam chyba z 3 dni, nie pamiętam dokładnie, bo chciałam, żeby Miranda trochę pokopała, więc trochę wykopałam z nią i ogólnie poczekałam też, aż wróci ze szkoły, żeby już nie przedłużać niepotrzebnie. I jak widzicie, coś nam się wydarzyło w szkole i dostaliśmy za to pieniądze. Trudno rozpoznać, że Miranda kryje się za tym makijażem i kostiumem, ale Miranda błyszczy w tytułowej roli szkolnego przedstawienia Simciuszka. O, dumna rodzina i przyjaciele przysyłają gratulacje oraz drobne, z których Miranda uzbierała całe 215 simoleonów. Wow. I nie wiem, czy to zaliczać. Może wykreślając rodzinę, że dostaliśmy te pieniądze tylko od przyjaciół. Powiedzmy. I dostaliśmy też wyższe oceny i zobaczymy, czy nam się znowu zbagują lekcje. Pozwólmy jej wysiąść. Zbagują się? Zbagują się. Nie wiem, o co chodzi, ale wiem też, że na przykład Karla robi to wyzwanie i jej też się lekcje zbagowały i obydwie w sumie nie wiemy, z jakiego to powodu. Może dlatego, że ona nie chodziła przez jakiś czas do tej szkoły, nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Gdzie są te karaluchy przebrzydłe? No i tak, moi drodzy, chciałam jeszcze wspomnieć, że tutaj mam zbagowaną półkę na książki, ponieważ usuwałam mod i mi się chyba usunął jakiś rekolor. Ale mam nadzieję, że mi to nie będzie przeszkadzało, boże, fu. Weź się tego pozbądź. Please, please. I zaraz wam pokażę, co wykopałam. Niestety nie udało mi się wykopać skarbu. Oczywiście, że nie, bo po co? Szybciej z tym. W ogóle ona ma buty na obcasach, nie? Oszaleć można z tymi karaluchami. Ale skąd one się biorą, to ja nie wiem. W ogóle po drugiej stronie ulicy, nie? Co ja miałam zrobić? Aha, miałam wam pokazać, co wykopaliśmy. Trochę tego jest. A mianowicie wykopaliśmy mapę za 400, to już coś. Tutaj mamy mały bożek za 200 i rzeźba za 100 i 4 kamienie. Raz, dwa, trzy, cztery. I to... A jeszcze kości. Raz, dwa, trzy. Jest jakaś figurka. I znowu dwa kamienie. I od tej gazety to już są rzeczy, których nie wolno nam sprzedawać. I... O, ładnie, ładnie. Mamy 1000 ponad. Zmieniłam jej też nazwisko. Udało mi się to zrobić za pomocą programu Simpe. Jakby ktoś pytał. I... Ktoś mi o tym napisał w komentarzu, więc dziękuję bardzo za radę. Tak samo pisaliście, żebym zmieniała czas po powrocie do domu, więc tak też będę robiła. Aha. No dzięki temu nie będziemy musieli kupować eliksiru, bo nam się nie zawsze będą dni kończyły. Dobra, zostaw te karaluchy, bo ty już potrzebujesz higieny, a ja na dzisiaj mam taki plan, że pojedziemy sobie na siłownię. Bo tam jest prysznic, kibelek i wstawiłam też siłownię, gdzie jest automat z jedzeniem. Więc zostaw te karuchy. Idź na parcelę publiczną. Gdzie ja to wstawiłam? O, jest. Dotarliśmy sobie na miejsce. Ja tą parcelę ściągnęłam kiedyś z internetu do jakiejś tam serii swojej i w sumie jeszcze chyba z niej nie korzystałam nawet, powiem szczerze. W każdym razie jest sobie taka siłownia, tutaj są sprzęt, jest łazienka i jest prysznic. Jest automat z jedzonkiem, automat sama wstawiłam, tak samo sama wstawiłam grilla. Wciąż z nadzieją, że ktoś łaskawie upiecze hot dogi. Także tak. To jest chyba, nie wiem, czy to jest nastolatka, więc na razie nie będę ryzykowała. Tymczasem ja jeszcze chciałabym zajrzeć w zasady. Ile mamy kondycji? 2, 4, 5 punktów kondycji. Czyli możemy już łazienkę, kuchnię i możemy też sypialnię, w razie czego. I tak poza tym to niewiele więcej możemy. Więc kondycja nie jest tak jakby nam szalenie potrzebna, ale tu jest dużo rzeczy typu jedzenie i tak dalej, więc sobie... Idź pobiegaj, poćwicz, nie wolno ci ruszać grilla. Ale może ktoś inny upiecze, zobaczymy. Pobiegamy sobie chwilę. Wiecie, ja też chciałam... Ale tu głośno. Chciałam też zmienić trochę otoczenie, bo ciągle w tym parku siedziałam i mnie to już trochę irytowało. On jest też taki wielki, więc się strasznie zacinał. Chociaż teraz i tak mi lepiej gra chodzi, bo wyjęłam mody wszystkie, zostawiłam tylko te, z których korzystałam do stworzenia naszej simki. Ale przez to też są inni simowie brzydcy. Muszę wsadzić tego zamiennika skóry.
No ale... Tutaj nie rośnie kondycja? Nie rozumiem tego, szczerze powiedziawszy. I powiem wam też, że zrobiłam takie zasady, że sama nie wiem, czy ja już mogę kupić sobie na przykład kibelek, czy nie. Bo jakby nie patrzeć, kibelek to chyba mebel, nie? W ogóle co tu jest? Ale fajne to. Obok coś tutaj jest. To jest dom, czy co? Fajna miejscówka. To chyba nie ma sensu. Zobaczcie, nic nie rośnie. Nie kułam tego. To po co jest siłownia? Idź weź prysznic. Nikt nie chce robić hot dogów. Przydałoby jej się podnieść, bo ona jest nędzną nudziarą. Ja chciałam, żebyś ty wzięła prysznic. Aha, bo ja ci dam męską, rozumiem. Weź prysznic. Kurczę, ale lipa. No nic, będziemy wracać i chyba postawimy sobie dalej tą łazienkę. Ciastko z orzechami standardowo. Gdzie jakaś nastolatka chyba? Nie, ona jest dorosła. Nie wiem. Nie rozróżniam nastolatków od dorosłych. To jest tak głośno, że ja nie wiem, czy mnie ta muzyka nie zagłusza. Więc sorry, że tak odlatuję tą kamerą, ale... Czyli siłownia wychodzi na to, że jest bez sensu w tej grze, bo tutaj nie rosną umiejętności. Gdzie się podziała logika? Halo? Musimy wbić charyzmę, żeby móc rozmawiać z dorosłymi. Który mamy punkt charyzmy? 4. A możemy rozmawiać z nimi od którego? Od 6. Więc tak, zadzwonimy sobie do naszego przyjaciela. W sumie może by z nim coś zaflirtować. On nie jest taki brzydki. Zaproś go. Niech to nie będzie zmarnowane do końca wyjście. Świetny pomysł, będę za kilka minut. Też się cieszą. Coś porobimy. Na parceli publicznej możemy się spotkać, więc fajnie. Zaraz sobie towarzystwo podbijemy. Co ty tam robisz? O, Raymond jakiś idzie, patrzcie. Czy ty wydałaś na to pieniądze? Boże, jeszcze głośniej, jeszcze więcej. Po prostu wszystko naraz. O, przyszedł. Halko, stój. Stój, bo cię nie ma wniknąć. Powitaj go. Wicek jałowiec. Ojejku, jejku. Zabawiaj. No od razu skrośny żart. Gdzie jest zabawa? A czy to jest baw się, tak? Czy coś takiego? Jest baw się. Łapki, bo to podniesie nam zaraz rozrywkę. O, możemy go popodziwiać trochę. Coś mi ta myszka dzisiaj nie chce współpracować. Weźmy się przyjrzeć, zobaczymy, czy on ci się w ogóle podoba. O, Jesus Christ, ale wspomnienia. To chyba nie. Ups. Nie bój żaby, moja droga. Nie tak bywało, bywało gorzej. Ale ty się chcesz zakochać, więc... Nie wybrzydzaj. Nie masz za wielu znajomych. Nie wiem, co jej tutaj dać. Weź go oczaruj. O nie, nie, Tadeusz. Tadeusz, jesteś za stary. Nie mogę z tobą gadać. No proszę bardzo. Spadaj, powiedziała... Tadeusz! On się w nas zakochał, a my w nim? A, on ma tę stałą sympatię, dobra. Słodkie słówka? Ej! Aha. Bardzo, bardzo miło z twojej strony. Nie wolno ci.
Jesus Christ, co tu się dzieje w ogóle? Weź sobie zrób siusiu. Jeszcze sobie kupimy coś i wracamy do domu. Ja muszę pamiętać, że jest po 21 i taką godzinę sobie... No dobra, powiedzmy, że jak wrócimy do domu, będzie 22, okej? Okay? Zgadzacie się? Słyszę, że tak. Wszyscy się zgadzają. Albo 23 zrobię, dobra no. Bo zanim ona zje. Wiedźma przyjechała, dlatego miałam taką ścinkę. Wszystko jasne. O, jeszcze chcesz po sobie sprzątać, jaka jesteś milutka. Idź do domu. Akurat na 23 zajdziesz. Idź na parcelę, dom. Przynajmniej w sumie fajnie, że te lekcje się bugują, bo nie musimy ich odebrać. Także spokojnie. O, szarlatan chciał nas ukraść. Miranda ma katar, a ja wpisuję nam set hour. 23. Zamknę to okno. Dobra. Mamy już wieczorek. Nie jesteśmy najedzeni, czyści, czyli w sumie jest nie najgorzej. Spróbujemy to zakopać, bo mnie to denerwuje. Ostatnio mi się to w ogóle zbagowało, ona tego nie chciała w ogóle zakopywać i musiałam to usuwać kodem. Przyznaję. Bez bicia, że tak było. I nie wiem w sumie, co by jej tutaj dać teraz, żeby się może pouczyła chwilę charyzmy. Bo nam jest potrzebny 6 poziom, żeby już mieć spokój, wiecie, z tymi dorosłymi i żebyśmy mogli chociaż w tej restauracji zacząć jadać. Albo hot-dogi piec, chociaż hot-dogów to za bardzo nie możemy. Jeden punktik, please. Please. Miranda zbuntowana. Świetne nazwisko po prostu. Potem oczywiście jak już przestanie być nastolatką zbuntowaną i założy rodzinę, to jej zmienimy to nazwisko. Chociaż chyba samo jej się powinno zmienić, nie? O, widzisz! Już 5 poziom, jutro wbijemy 6. Albo niech ciśnie, dopóki nie padnie. 2, 4, 5, tak, jeszcze jeden. Myślę, że jej się uda? Chyba nie, bo jeszcze jest zmęczona. Pęcherz! O, tak nagle? Aha, bo ona ma katar! Sorry. To ty dzisiaj nie pójdziesz do szkoły. I tak masz dobrą ocenę. Więc dzisiaj odpuszczamy szkołę. A co? Jest zbuntowana. Nie musi. Kochani, byłyśmy już z Mirandą na siłowni, żeby wziąć prysznic. I też rozmawiałam przez chwilę z tym swoim rudym kumplem i pomyślałam, że wpadniemy do sklepu. Bo podobno tutaj pracują nastolatki. I w związku z tym postanowiłam, że zrobimy zakupy. W sensie ona sobie coś niby kupi, a my pójdziemy to usmażyć na grillu. W ten sposób to zrobimy. Czyli wiecie, nie wyciągnie hot dogów z tyłka, tylko po prostu, o, powiedzmy, ile taki hot dog może kosztować? 8 dolców. Weźmiemy raz, jedno kliknięcie to będzie jeden obiad, dobra? Tak się umówmy, więc jest raz, 2, 3, 4, 5. Kupię tylko 5, żeby nie było. No bo wiecie, gdzie ona te parówy ma trzymać, jak nie ma lodówki? Ja nie wnikam, gdzie ona trzyma te parówy. I te buły. I czy ona jest nastolatką na stówę? Jak mogę to sprawdzić? A nie mam jej nawet znajomych, lol. Dobra, kupiliśmy, więc teraz sobie upieczemy hot dogi. I w ten sposób się najemy. Tadam! W ogóle jakiej tutaj śmieciara. Spoko. No to ćwicz swoje gotowanie. Zobaczymy. Twoje pierwsze hot dogi w życiu. No, już spalone oczywiście. Przykro mi, takie zjesz. I jeszcze deszcz zaczął padać po prostu, jakby ci mało było. Nie, zostaw mnie. Czy ja mogę to schować? Nie mogę. Nawet jak se... Przepraszam bardzo, szczytuję. Ale czekajcie, nie to. Nie mogę. Flip. Szkoda. Trudno, zmarnuje się. Ej, no ale... Weź tu jedz, ziomalko. Czekasz na jedzenie? A kto ci je poda? Chyba se coś się pomyliło. W ostatnim odcinku podobno krzyczała Gucci, jak ktoś zauważył słusznie w komentarzu. Teraz w ogóle czeka, aż ją ktoś obsłuży. Ja nie wiem, co ona sobie wyobraża. Weź sobie 2 razy, 2 porcje. Mam nadzieję, że ona nie będzie potem wymiotować.
Kurczę, bele. Jeszcze ten deszcz, jak mi ten deszcz denerwuje straszliwie. Tu jeszcze jeden też. Musisz do pełna się najeść. A potem sobie skorzystaj. Ale co ta dziewczynka od ciebie chce? To jest nastolatka czy kto? Wygląda jak nastolatka. Boże, te simy wszystkie wyglądają tak samo. Masakra jakaś. Siku, szybko i spadamy stąd, bo znowu jest w ogóle środek nocy, a my nic nie zrobiliśmy. Bo ciągle się ogarniamy. Do domu. A też. O, Miranda powróciła do zdrowia, więc bardzo fajnie. Tam mieliśmy jakoś 22. Więc i mamy tutaj 22. I cóż, jak to a nie, czekajcie, bo higiena zaraz jej urośnie, tylko... Musi wysiąść z samochodu, tak. Zabawa. Jakie ci zabawy mogę podnieść? Chyba ćwicząc się podniesie też. Ale higiena spadnie. Rośnie zabawa? Nie. To złaś z tym. Złaś. Poskaczesz na skakance. Ziomeczku. Bo ja chcę, żebyś wbiła ostatni punkt charyzmy. To jest nasz cel dzisiejszy. Żeby osiągnąć 6. poziom. Patrzcie, od tego też rośnie kondycja. Więc bardzo, bardzo fajnie. Ale energia nam się kończy. Po prostu i tak źle, i tak niedobrze. Użyj maści na trądzik. Nie, nie stać. Nie kupiłaś maści na trądzik, kupiłaś te parówki. Powiedzmy, że ona te parówki gdzieś w świecie położyła pod drzewkiem. W reklamówce oczywiście. I wiecie, noce są chłodne, to się nie zepsują. Możemy się tak umówić. Trzeba sobie radzić, nie? Wbij ten punkt i będzie super po prostu, będzie cudownie. 2, 4, 5. Pójdziemy w nagrodę do restauracji. Jutro. Albo w kolejnym odcinku już. Bo ja chciałabym, żeby ona jeszcze dzisiaj coś pokopała. Jest! Super. Idź spać, bo dzisiaj idziesz do szkoły. Hip hip hurray! Mamy 6. poziom charyzmy. Super. Mamy jakieś wyzwanko. Podczas lancu Miranda i kilku przyjaciół postanawiają założyć nowy klub miłośników przyrody. Czy Miranda powinna podać się potędze naturalnego, cudnego porządku świata? O-o. Nie, załóż własną organizację. Dostaliśmy tajne członkostwo w tajnej sekcie czcicieli natury. Super. Oczywiście nie wybierałam tamtej pierwszej opcji, bo musiałabym im dawać pieniądze. Nie ma. Miranda dostaje wyższe oceny, no i git. Będziemy utrzymywać taką piąteczkę. Myślę, nie potrzebujemy tutaj być jakimś kujonem. O, jesień się zbliża. Znowu te rachunki. Ja po prostu nie wiem. A nasza łazienka, jak jej nie było, takiej nie ma. I nie wysikałaś się w szkole, dziecko. Dlaczego? Weź sobie skacz. I musimy jeszcze... I myślę, że trochę pokopiemy, tak? Tak myślę, że tak zrobimy. Nie ma rachunków. Poskacz sobie, żeby ci zabawa rosła. O, jest jesień, szybciej na umiejętności rosną. Jej. Świetnie, kondycję będziemy mieli. 2, 4, 5, 6. Kto do ciebie dzwoni? Czekaj, odbierz ten telefon. Aha. No. Jestem ślepa, o jest, odbierz. Odbierz. Towarzystwo też ci się przyda. Kto to? Już możemy... Ojciec do ciebie dzwoni! Nie gadaj z ojcem! O rany boskie, nie! Jesus Christ, co za wtopa. Co za wtopa. Nie wolno ci gadać z ojcem. Ty w ogóle nic już nie zrobisz, bo chcecie siku. Czekajcie. Łazienkę można zrobić. No... No nie wiem, jak to zrobić. Zrobiłam takie zasady, że sama nie wiem, o co chodzi w nich. Ale myślę, że jak możemy zrobić łazienkę, to chyba możemy wstawić kibel do niej, nie? Czy to nie jest oczywiste? Chyba tak. No bo łazienka to łazienka. A nie można kupować innych mebli, tak? Tak czy nie? Nie wiem.
Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie, bo ja już się pogubiłam we własnych zasadach i naprawdę nie wiem, czy już mogę kupować kibel i ten, czy nie. Mi się wydaje, że no, że to jest całkiem logiczne, nie? Prysznic też nie wstawimy. Powiedzmy, że kibel, umywalkę i prysznic, takie rzeczy kuchenne można mieć. A dopiero potem te meble takie, nie wiem, kanapy, krzesła, stoły. No bo inaczej to chyba nie miałoby większego sensu. Od razu weź prysznic. Tak oto wygląda właśnie nasza piękna łazienka. Wszystko, wszystko w naturze, moi drodzy. A co? I zaraz zobaczymy, czy ta półka na książki nie jest zbagowana. Ona mnie tu denerwuje, że tak mryga. Ale już niewiele na to mogę poradzić. Musimy się pouczyć techniki. I myślę, że poza nagraniem zaraz, jak ona sobie się chwilę pouczy i się wyśpi oczywiście, to będę z nią kopać. I wiecie co? Myślę, że kolejny odcinek zaczniemy sobie już w weekend. Żeby już nie było szkoły i żebyśmy mogli coś porobić. Na studia? Jakie studia? Jakie studia? Jej, nie w głowie takie rzeczy. O nie, nie. Pouczysz się? Daję radę z tą półką dziwną. I fajnie jest, że jest jesień, to nam szybciej będą umiejętności rosły. Trzeba cisnąć. Trzeba cisnąć. I możemy iść do restauracji, ale to pójdziemy już w kolejnym odcinku. Ona już idzie spać, jak widzicie, bo jest zmęczona. Także dzisiaj tak dorobiliśmy się łazienki. Może tak na koniec wstawię nam podłogę. Chociaż no już nie będę taka. 4, jakieś kafelki, może jakieś tanie. 6, nie ma tanich kafelek. 5. Jesus Christ, nie ma tanich kafelek. Co za zdzierstwo. Chyba te za piątka chyba są najtańsze. To już nie bądźmy tacy. Stawmy kafelki. O, te są ściany tanie. Ale nie będą mi pasowały. Musi być styl, szyk i elegancja. Nie ma co. I zobaczmy, czy nam starczy na jakieś pomieszczenie, które mogłoby być potencjalną kuchnią. Nie. Oczywiście, że nie. Dobra, zostawię nam na jedzenie. Ale tworzy się dom, patrzcie, tworzy się, już się tworzy. No dobra, tymczasem na dzisiaj to byłoby tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym z naszej zbuntowanej.